Cześć, a w zasadzie ucałeć, ponieważ jesteśmy w mieście Antigua, Guatemala i tutaj lokalni mieszkańcy poza językiem hiszpańskim posługują się kakcikel. Kiedy szukałem wyrażenia, którym mogę was powitać w tym odcinku w internecie, trafiłem na stronę z tak zwanymi frazami pomocnymi w języku kakcikel. I uwaga, pierwsza z nich to było acikal kawi nu wash, czyli gdzie jest moja krowa? Ale tak jeszcze nie podróżowaliśmy w miejsca stojące na pasach. Guatemala. Jedziemy do... dokąd to? Do Cebu, które jechaliśmy 8 godzin autobusem, cały dzień wyjęty, żeby tu dotrzeć. Tak samo będziemy wracać 8 albo 9 godzin do Antigua, więc mam nadzieję, że warto. Semuc Champey, czyli takie wodospady kaskadowe. Wymarzone to nie w końcu, bo w Meksyku nam się nie udało ze względu na pogodę. A dzisiaj wygląda, jakby pogoda była po naszej stronie. Cały czas tupło. Głupi ma zawsze szczęście. To tak pewnie jakbyśmy zapytali, jakie macie pytania do nas, to Łukaszek z Olą by spytali, czego ostatnio zapomnieliście. Spakowałem drona, nie spakowałem baterii. Jak przyszliśmy tutaj pokręcić, to spostrzegliśmy, że... że się nie uda. Johnson bez mózgu? Aż mi się żona rozpłakała, słuchajcie. Przyszliśmy tutaj zleciał w powietrze z takimi dwoma cześćkami i powiedzieli, że wypożyczą nam te nagrania. Semuc Champey. Pokaż Semuc Champey, jak jest piękny. Zobacz, to jest Jack Johnson. Jack Johnsona po czesku nazwiemy. Zdenko. Dronbre ranko i dobry wieczór państwu. Wasz ukochany Johnsonik wyszedł bez szwanku ze zderzenia z drzewem. Jak widzicie, nie zaszkodził mi nawet przeszczep mózgu. U nas medycyna jest dość zaawansowana, no a dronktor Lubicz na zawsze. Wiadomo. Witam w 57. odcinku programu podróżniczo-obyczajowo-rozrywkowego Gdzie Bądź i w imieniu swoim oraz Gwatemali zapraszam do Gwatemali. Prawie jak na basenie, tylko trochę lepiej. W górze Kalwarii. Semuc Champey in Guatemala, you have 24 my language. 24 languages. 24 languages. Pero, hello. Hello. Hola. And the Quechino. Because, what's your name? Ani La Caba. Ah. Ani La Caba. Piotr. Piotr. Ani La Caba. Ani La Caba. Pablo. Pablo. Imieniny razem możemy robić. My name is Linkaba. 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 Linkaba Piotr. Piotr. Yeah. This is my language. Cool. 24 language before it's different. This is different. Kolega mówi, że 24 języki tutaj w Gwatemali istnieją, a chłopaki posługują się językiem Quechi. Quechi. Sain chol. Sain chol. What that is? This is nice. Sainchor. Sainchor. How are you? How are you? Thank you. How are you? It's nice. Sainchor. Ah, Sainchor. 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 Semuc Champey. Okay. Yeah, yeah. Muy bien. My language, Quechi. Yeah. Więc jesteśmy w Gwatemali. Nie mylić z Guantanamo, Guanajuato, Guadalajarą i Guadalupą. I Grudziądzem. Gwatemala jest krajem w Ameryce Centralnej. Tutaj mamy pieniążek gwatemalski 100 quetzali, czyli około 50 zł. A bohaterem pieniążka jest Francisco Marroquin.
I to będzie ziomek odcinka. Ziomek odcinka. Marokin był hiszpańskim księdzem, który przypłynął tutaj do Ameryki Centralnej, aby oczywiście nauczać, ale stał się też pierwszym biskupem Gwatemali i tłumaczył języki lokalne na hiszpański. Natomiast w sumie ciekawsze od jego życiorysu jest to, co można zrobić za 100 kecali. Można kupić na przykład 10 piwek w barze, albo 10 Snickersów, jak ktoś woli słodycze, albo tak jak ja. 4 galony benzyny. Albo 8-godzinny transport, na przykład z Semuch Champey do... Jeśli ktoś dobrze negocjuje. Do Antigły, tak, to zależy od umiejętności negocjacyjnych, jak się potem okazuje. A generalnie tutaj transporty takie całodniowe w okolicach stówki. Od 85, jak się dowiedzieliśmy, do 125 płaci się za taki, za taką 8-godzinną podróż. I podróżuje się po Gwatemali bardzo prosto, bo te busiki są sprzedawane w każdym turystycznym miejscu i można sobie w takiego oto wskoczyć cały dzień, trochę się przemęczyć i przejechać. Niestety w nocy transportu nie ma, bo nie jest to do końca bezpieczne. A dla bardziej odważnych czy żądnych przygód są też chicken busy. My akurat się na nie nie zdecydowaliśmy. Tam nie jedzie się z kurczakami, bynajmniej. Nie zdecydowaliśmy się na nie tym razem, bo po prostu nie mamy na to czasu, a one jednak zatrzymują się co chwilę i trwa to dłużej, ale myślę, że jeszcze się przejedziemy. Za 100 kecali można kupić też 2 bilety dla zagraniczniaków, czyli extranjeros, do Semuch Champey. Od kiedy przyjechaliśmy do Gwatemali, jesteśmy na grillu. Karkówka, kurczak, żeberko i do tego zwykle są jakieś warzywka, co jest bardzo miłą odmianą. I do tego jest ryż i tortilla. Tortilla jest do wszystkiego. O, tutaj dziewczyny akurat robią, to możemy je podejrzeć. No, dochodzimy do wniosku, że jednak wszyscy górale świata mają jakiś wspólny mianownik. Są generalnie do siebie tortilla maiz, czyli kukurydziana. Górale wszędzie na świecie mają swój taki wspólny mianownik. Kobiety są podobnie ubrane, bez względu na to, czy to jest Wietnam, czy Gwatemala, czy Peru. Wszędzie są w miarę podobne, długie spódnice, długie włosy, ciemniejsza karnacja. Podoba nam się tutaj w Gwatemali. Na patelnię. W tych okolicach wiele osób wstawia sobie zęby jakieś metaliczne. Jeszcze nie poznaliśmy przyczyny, ale tutaj kolega również ma takie uzębienie. Może nawet pokażę. Hola. Hola. Cześć, Aquil. Semuch Champey. Si. No i mieliśmy tutaj właśnie z Semuch Champey wyjechać pół godziny temu, ale... Tranquilo. Tranquilo, czyli spokojnie. Welcome you, Semuch Champey. Si. A tutaj nasz samochodzik, którym będziemy podróżować. Pan samochodzik. A dla mnie też bardzo interesujące jest to, że kecal to nie tylko waluta obowiązująca w Gwatemali, ale również zwierzę, które widzimy w herbie i na pladze Gwatemali. Taki ptaszek z długimi piórami i te pióra służyły niegdyś jako waluta Majów. Majowie wyrywali czy zbierali te długie pióra z ogona kwecala herbowego i w ten sposób dokonywali płatności. I tak już zostało, kwecale. Szlak Majów przywiódł nas do Tikal, jeden z głównych ośrodków Majów tutaj w Gwatemali. No tak, nie planowaliśmy po Palenque robić kolejnych ruin, a jesteśmy w ruinach i utwierdzamy się w przekonaniu, że ruiny to ruiny. Jednak ATM Cave Tour był 15 razy bardziej fascynujący. No. Słuchajcie, przyleciał tukan. Spróbujemy go zobaczyć. ptactwa. Do tego dochodzą najgłośniejsze małpy świata, czyli wyjce, howler monkeys. Przytrafiła nam się sytuacja absolutnej biedy. Co to jest tam na tym drzewie? Jakaś małpka. Zrzuca jakieś nasiona. Nie mamy w ogóle pieniędzy. W ogóle. Ani grosza. I jesteśmy zapożyczeni na 220 kecali. Nie jedliśmy śniadania, mamy ze sobą tylko jakieś ciasteczka.
Wziąłam tylko litr wody ale i już się skończył. Właśnie nie ciastek, nie zjemy, bo nie mamy czym zapić. Wody nie dokupimy, bo nie mamy za co. A niestety bankomaty nam dzisiaj nie sprzyjały, bo próbowaliśmy w czterech różnych i zawsze był jakiś problem. Dwie karty. Moja karta niby jest dwuwalutowa i akurat nie działa. Bo jest dwulicowa, nie dwuwalutowa. No to wychodzi. Technologia przeciwko nam, jesteśmy bez jedzenia i prawie że bez picia, bo mamy jeszcze tyle wody, także będziemy chyba szybko stąd zmykać. Nie można tu wchodzić? Nie wiem. Czy się pani kochana podobało w Tikal? No tak chyba trochę mamy przesyt ruin, bo było ich dużo w naszym życiu ostatnio. I zwłaszcza po wycieczce do jaskini, która była takim doświadczeniem, co prawda z historią w tle, ale jednak to było takie prawdziwe bardziej. Ale tutaj lekko chodzimy, oglądamy ruiny. No wiadomo, dla znawców i osób, które się fascynują takimi tematami, to jest to na pewno ciekawe miejsce. Ale myślę, że my jednak jesteśmy bardziej tacy naturolubni i chyba podjedziemy nad jeziorko. Może po prostu mieliśmy zbyt wysokie oczekiwania. Ja bardzo chciałam zobaczyć te już teraz ruiny wewnątrz, zobaczyć jakieś pokoje, malunki, posłuchać trochę, dlatego mamy też wycieczkę z przewodnikiem. A tak naprawdę widzimy to, co widzieliśmy wcześniej w Meksyku, czyli ruiny z zewnątrz, które są owszem duże, jest ich bardzo wiele, ale wciąż nie mam takiego poczucia, że jakoś dużo się dowiaduję o tej kulturze Majów. Może to przez przewodnika, nie wiem. To jest święte, magiczne drzewo Majów. Tutaj nazywa się Ceiba. Jak jest po polsku, to nie wiem, ale spróbuję sprawdzić i napisać wam tutaj w komentarzu na dole. I dlaczego jest unikalne? Ponieważ łączy ze sobą trzy światy. Korzeniami wnika w świat podziemny, w ten underworld, o którym opowiadaliśmy przy okazji wycieczki po jaskiniach. Część środkowa, pień, jest tą częścią odpowiadającą za świat, na którym my żyjemy. Natomiast gałęziami łączy się z kosmosem. To wyglądają jak taki gigantyczny pająk, nie? Spróbujemy wam jeszcze pokazać naszych nowych przyjaciół, których tutaj napotkaliśmy w Tikal. Element animalny. Picote. To jest taka przerośnięta wiewiórka z długim nosem, tudzież szop południowej części Ameryki Północnej. Ale chciałem powiedzieć wam o tym, że cały nasz świat poza Chinami, które są inną planetą i o tym też będziemy mówili, jest film podsumowujący nasze Chiny. Zapraszam was serdecznie. Chiny, oczekiwania versus rzeczywistość u wapniaka. To poszło? Więc wszyscy na świecie wiemy, kim jest Zorro. Tym pięknowąsym człowiekiem, który zabierał bogatym i dawał biednym. Ale Zorro to jest po hiszpańsku lis. I w ten sposób okazuje się, że mamy jakąś tam podstawową znajomość języka hiszpańskiego. Wiedzcie też, bardzo ważne słowo, tutaj bardzo imponuje, bo ja wiem niewiele, no tutaj o, pequeños, czyli malutkie. I co tutaj to pequeños i frutas. Nie wiem, o czym czytam, ale el hombre murciélago, to jest człowiek nietoperz, Batman. I jak mówię o tym, że ja tam poquito hablam español, że tam cerveza, jakaś taka podstawowa znajomość, to wtedy wjeżdżam z el hombre murciélago, a wszyscy... Okej. Okay. Chodźmy, zobaczmy picotę. Picotkę. Śmiesznie, że mamy dzisiaj 15 dzień listopada, a w Gwatemali już święta. Mikołaju! Mikołaju! Jest 30 stopni, gościu! Ty, ale jaki szczupły!
Trochę tutaj w Gwatemali czujemy się, jakbyśmy się przenieśli na chwilę do Azji, bo ciągle zaczepiają nas kierowcy tuk-tuków i pytają, czy nas podwieźć. Taksi, taksi! A jesteśmy teraz w Santa Elena. A ja jeżdżę tylko karetą. Poszliśmy i nareszcie udało nam się wypłacić pieniądze, więc może nie umrzemy z głodu. Jejku, to jest zadanie na pół dnia. Nie tak, o, pójdę wypłacę pieniądze z bankomatu. Masakra troszeczkę. Ale jakoś się udało i teraz idziemy, wracamy do naszego Flores, które jest przed nami, jest pięknie położone, bo jest właściwie wysepką na jeziorze. I teraz sobie spacerujemy mostem. O, tam jest już Flores. Dzisiaj jesteśmy w hotelu, na miejscu, mamy dzień pracujący. Z drobnymi przerwami, jak widać. Ale dzień pracujący w takim miejscu to nie najgorsza sprawa. Dookoła nas góry i mnóstwo zieleni. Jest to podziwiać. Praca w re. Pracownik miesiąca. Pracownik miesiąca, gdzie bądź. A dzisiaj dokładnie na tym drzewku, o tutaj, tuż przy nas, siedział sobie koliberek i latał dookoła tych małych kwiatuszków. A dookoła tych małych domków latał Johnson, ale jakoś nikt na ten temat nie ma zamiaru się zająknąć. Ale wiem, że wy, kochani, gdzie bądź, nie docenicie zarówno moją pracę, jak i pytanie, gdzie najchętniej nocują drony podczas wakacji? W dronmitoriach! Nie? Tego nie docenicie? Wiedzcie więc, że ja doceniam was. Na przykład ZZ-ka, który dzielnie uczy się gry na skrzypcach. Oby tak dalej, ZZ-ku, jeszcze trochę i zostaniesz polską Vanessą May. Nie zawiedź nadziei May. A my wracamy do Zońki. Antigua to miasteczko, po którego ulicach można chodzić w nieskończoność, bo są po prostu bardzo ładne, bardzo urokliwe. Natomiast jest tu niesamowicie dużo turystów i to może być męczące dla niektórych, dlatego warto wybierać jakieś niestandardowe pory. No akurat wybraliśmy się w samym środku dnia, w niedzielę, więc dzieje się dzisiaj dużo. Ale na przykład tutaj mamy takie fajne stoiska z jedzonkiem. Co my tutaj mamy? O, jakieś takie piękne takosiki, co do wyboru. Enchila. Enchila. Vegetarian. 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 To co? Cebola? Rawan. Rawan. Capuja. Radish. Mole, mollete, buñuelos, enchilada, mija, que anda a buscar. Tostadas de guacamole, de salsa. ¿Cuándo por limonada? Cinco. Porfa. Limonady też byś miał, co? Na biednego nie trafiło. Nie tak trafiło. Tutaj wszystko się jest tortillą. I na potwierdzenie. Posible. Na potwierdzenie, tutaj jest makaron z tortillą. Si. Gracias. Antigua, Guatemala to jedno z najpiękniejszych miast Ameryki Centralnej. Jej historia sięga roku 1543, kiedy to miasto było stolicą Królestwa Gwatemali, czyli jednej z kolonii zamorskich Hiszpanii. Królestwo obejmowało swoim terytorium część Meksyku, Belize, Honduras, Kostarykę i Salwador oraz oczywiście samą Gwatemalę i Nikaraguę. W XVIII wieku miasto nawiedziły dwa bardzo groźne trzęsienia ziemi i z czasem opustoszało, a tak ważne budowle jak kościoły pozostały zniszczone i po dziś dzień nie wszystkie są odbudowane, więc w dużej mierze chodzimy tutaj po ruinach tego miasta. Tego miasta. Odcinek rozpoczęliśmy i zakończymy w Antigua, Guatemala, akurat na tarasie naszego hostelu. Wczoraj robiliśmy takiego lejwika na Facebooku i wszystkie trzy wulkany były tak dobrze widoczne. I tamte dwa. Teraz widzicie, jak to wygląda, ale jak jest pięknie, zachód słońca i te chmury wyglądają tak magicznie. Jutro przypuścimy atak na wulkan i liczymy na to, że pogoda będzie dla nas łaskawa i będziemy mogli wam pokazać w najbliższym vlogu, jak wyglądały nasze przygody. A jakbyście chcieli nas trochę więcej, to jeszcze raz zapraszamy na Facebooka, bo właśnie dzieją się tam takie rzeczy, jak na przykład dzisiejszy live'ik. I na Instagrama, Instagram. Bo tam z kolei są story w miarę często i zdjęcia również. Także zachęcamy do odwiedzenia nas również tam. Spontanicznego live'a. A na dzisiaj
bardzo dziękujemy. To by było tyle i dobrego tygodnia wam życzymy.